zatrzymał się chwilę, pobłogosławił go, dziękuję. I niby nic, ale wyobraźcie sobie, byliśmy z moim rocznikiem święty w 91 roku, drugim właściwie. 4 lata, 5 lat po przybyciu w kobiecie Ojca Świętego w Lublinie. Mam zdjęcia, mam dokumentację z tego pobytu. Ojciec Święty podszedł do mnie, rękę położył na ramieniu i mówi: a gdzie ty jesteś? Gdzie ty pracujesz? A ja mówię: tak byłem przyjęty, że nie mogłem sobie wydobyć ze siebie. Mówię: w Lublinie, u Święty Maksymilian, to jest moja parafia. To jest pierwszy czerwony kościół po lewej stronie Majdanu. Ja jestem biały, za nim mówiłem. A Ojciec Święty spojrzał na mnie, widzi, że jestem bardzo zdrowy. A co to jest taka długo gościa? Co to jest? A ja wtedy mówię: to są dzieci pierwsze kolejne na powitanie. Właśnie się do mnie właśnie przybierali z różnych parafii, to jest Pan. I o, mówi: widzisz? Widzisz? A on powiedział do mnie tak. Na koniec, żeby rozładować tę sytuację, mówi: patrzcie, wybudował kościół i nie umarł. I wszyscy się zaczęli śmiać. Powiedzę i nam inni, którzy byli. Bo to takie było spotkanie bezpośrednie z Ojcem Świętym. Wręczył mi Ojciec Święty różaniec, pobłogosławił. I to było właśnie na rocznicę święty 25-lecia państwa z Rzymu. I potem mówił: pozdrowić wszystkich w parafii. I tyle jakoś podeszli. Ale największe przeżycie, to mogę wam powiedzieć, nie było to, co w tej chwili wam powiedziałem. Była msza święta z Ojcem Świętym. 2 razy miałem to szczęście. To było jakieś misterium, tego nie można powiedzieć, to trzeba było przeżyć. Ojciec Święty pół godziny przed mszą świętą klęknął w ręczniku i modlił się. A myśmy na już w szaty liturgiczne czekali, aż on będzie rozumiał Bogiem. Tak się modlił, jakby nas nie było. Z Bogiem nawiązał kontakt taki bezpośredni, to było widać. Myśmy tylko co do tego. Wielką modlitwę. A później po mszy świętej, kiedy razemśmy koncelebrowali, deszcz. Więcej niż po godzinie, nawet godzinę czasu. Klęczał i dziękował. I miał w tym dzienniku, to widziałem, takie karteczki, takie listy. Z całego świata przychodziły intencje różnego rodzaju. O uzdrowienie, o pomoc, o łaski potrzebne. On to wszystko czyta i ma pojęcie. Bo to tyle, co chcę wam powiedzieć. Więcej, bo będziemy czekać na wasze piękne tutaj koncerty na cześć Jana Pana Świętego, któremu dziękujemy za to, że był Polakiem, że dał nam taki wspaniały, piękny przykład dla wszystkich Polaków. Wielkości, miłości, dobroci i oczywiście mądrości i świętości. I mamy, a szczególnie wy młodzi, bo on do was bardzo wiele mówił, bardzo wiele wskazówek dał. A największa wskazówka, która mnie utkwiła i zawsze powtarzam, to wy sami od siebie wymagajcie życia dobrego.
Thank you.
zawołałem przystąpił Boży i jak Adwin pajęczyny wstrząsnął czas, zakiełkował swój jar wielki. Oderwałeś na pod tytułem Pan.
Na tym kończymy nasz dzisiejszy koncert. Dziękujemy bardzo za uwagę. Mamy 29 szkół noszących imię Jana Pawła II plus
przyjeżdża poczet odwiedzania właśnie 6 uczniów plus około 2-3 osób nauczycieli, stąd robi się duża gromadka i tę gromadkę chcemy jak najgodniej przyjąć stąd. Przy okazji dzisiejszego uroczystego dnia i koncertu chóru prosimy o niewielkie wsparcie, ale tutaj każde wsparcie się liczy. Tutaj parafia nas wspiera i różne inne instytucje, ale musimy też, wiadomo, dzieci będą, młodzież będzie od godziny 9 do 14, więc musimy dać również gorący posiłek młodzieży i nauczycielom. Także no, środków na to nam potrzeba sporo. Także jeżeli Państwo będą mogli, to bardzo, bardzo serdecznie prosimy o to wsparcie. A korzystając z okazji, chcę bardzo, bardzo, bardzo podziękować młodzieży i naszym solistom, szczególnie solistom, którzy są już naszymi absolwentami, ale chętnie wracają, bo wspierają nas właśnie przy różnego rodzaju koncertach. Myślę, że to też jest istotne, że młodzież wraca i